Nowy Orlean robi świetny interes na nawiedzonych miejscach, nawiedzonych kościołach, nawiedzonych cmentarzach i nawiedzonych hotelach. Jedno z takich miejsc będzie dzisiaj naszym noclegiem. Podobno po korytarzach tego hotelu spacerują duchy żołnierzy Konfederacji. A to dlatego, że kiedyś w tym budynku podczas wojny secesyjnej był szpital polowy. I duchy tych, którzy odeszli, nawiedzają tych, którzy wciąż tu są. No to sprawdźmy, czy coś strasznego wydarzy się, kiedy wejdziemy do środka. Na razie jakiś straszny pan chodzi za mną i ewidentnie czegoś chce. Może na piwku. O, hi. Cześć. Dzień dobry. Jesteś duchem żołnierza Konfederacji? Nie. Słyszałem, że to nawiedzony hotel, dlatego pytam. Z duchami w Nowym Orleanie nie ma jednak żartów. Wudu jest tutaj traktowane i praktykowane jako oficjalna religia, a ślady tego kultu widać na każdym kroku i w każdym sklepie. Żyjemy w kraju, gdzie religia wudu nie jest zbyt powszechna. Mamy mnóstwo stereotypów związanych z tym wyznaniem. Głównie utożsamiamy ten kult z laleczkami wudu i dziwnymi rytuałami, które się z nimi wiążą. Mogłabyś wyjaśnić, czym tak naprawdę jest wudu? Wudu wywodzi się z afrykańskiej religii. Zanim Afrykanie trafili do Stanów Zjednoczonych jako niewolnicy, wierzyli w wielu bogów i bożków. Kiedy zostali zniewoleni, nie mogli praktykować swojej religii. Trafili do Nowego Orleanu, który był wówczas bardzo katolickim miastem, i zaczęli łączyć swoich bogów z chrześcijańskimi świętymi. Modlą się o to samo, co we wszystkich religiach. O dobrobyt, miłość, zdrowie, czy cokolwiek innego. Czy kult wudu jest nadal żywy? Czy to tylko atrakcja turystyczna Nowego Orleanu? Jest wielu praktykujących wudu, nie tylko w Nowym Orleanie, ale też na Haiti. W Afryce wudu ma trochę inną postać. To przypomina różnicę w języku. W różnych regionach brzmi on trochę inaczej, ale w dalszym ciągu jest to ten sam język. Aby spotkać najprawdziwszego szamana wudu, wystarczy wybrać się do najbliższego spożywczego. Duchy duchami, ale jeść przecież trzeba. Jesteś kimś znanym? Na to wygląda. Występuję w telewizji. Ja też. Pracuję w polskiej telewizji. Tu jest moja wizytówka. Mistrz wudu, boski książę. Chodzisz do sklepu i spotykasz księcia wudu, który pracuje w telewizji i robi różne performance uliczne. I dzisiaj przed swoim mniej... ostentacyjnym stroju. Ci przyszedł ubrany tak jakby casualowo, bardziej normalnie, a na co dzień wygląda tak.